Siema, witajcie. Dzisiaj taki trochę inny temat. Dobre 40 lat temu magnetowid był w Polsce, można powiedzieć, towarem luksusowym. A dziś niejednokrotnie się go widzi nawet na ulicy, na wystawkach wraz z odpadami wielkogabarytowymi. I na takiej wystawce parę dni temu upolowałem te oto wynalazki. Mamy tutaj u góry magnetowid Watson VR3770 z Hi-Fi Stereo. Coś dla mnie. Klon Philipsa, prawdopodobnie VR500. I niżej jest combo VHS DVD LG V180. No i jeszcze w zestawie z pilotem, nowiutkim, nierozpakowanym kabelkiem z wideo. I kabelkiem antenowym. Można by sprawdzić, czy w ogóle te sprzęty działają. Ok. No to na bok. To na bok. Zaczniemy sobie od tego magnetowida. Przetrzemy sobie z kurzu. No i dobra, po bokach tę klapę mocują po dwie śrubki po każdej ze stron i tyle. Są to na Torxy. Mam tutaj 9, a T9, T10 można wykręcić. Z tego, co wcześniej patrzyłem, to jest w środku uwięziona kaseta. Można teraz zdjąć obudowę gdzieś na boku, żeby nie przeszkadzało. Dobrze, jest tutaj uwięziona kaseta, oryginał Tom i Jerry, przyjaciele. Co można zrobić? Można najpierw te kasety wyjąć tutaj. O. Pytanie, czy ja to w dobrą stronę kręcę? Nie. Aha, w taki sposób. Gumeczko odpadło, ale to nic się nie dzieje. Może i nawet lepiej. A przy okazji można tutaj tego skrótki byka z przodu wyjąć. O, poszedł. Dobrze. Ciekawe. Ciekawa konstrukcja jest tu zastosowana na dźwigienki. Na razie na bok. Tak to wszystko wygląda. No to ciekawe. A tutaj już. O, już kaseta się unosi. Trzeba to zrobić ostrożnie. Ostrożnie, żeby. Sobie taśmy nie uszkodzić. Trudno. Ała, 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 ała. Nie jest tragicznie.
całe szczęście. Kasetę już można zwinąć. O, i tak, BNDS. Bull and shit. Gdzieś na bok. Dobra. No to tylko sprawdźmy, czy nie jest coś rozwalone, uszkodzony element, czy jest jakiś w ogóle wizualnie. Wszystko zdaje się być w porządku. Dobrze. No to no dobra, można próbować. Ale jeszcze zanim to z powrotem się to założy. Zasilanie. No to teraz życzcie mi, żeby po prostu prądu nie wywaliło. Uwaga. 3, 2, 1. OSD. Oho. Coś się dzieje. Okej. E1. Mamy coś. Nie wiem, czy to widać. E1. Dobrze, to jest jedno. Uruchamiać się uruchamia. No to tę kasetę włożmy. Zadziała coś? O kurde. Dobrze. Play. Patrzcie, chodzi. Ale pewnie głowice przybrudzone. Na podglądzie przewijanie, odtwarzanie do tyłu. Coś wolno. To bardziej wygląda jak jakiś reverse play. A, taki sposób. To jest przewijanie takie. Stop. Stop. Teraz pole do tyłu. Dziękuję. Zdaje się, jest przewijanie dwa razy, cztery razy.
takie klikanie. Też taśma taka jest jakaś. Czekaj. Jeszcze raz. Dobrze, przewijanie do przodu. Nie powiem, działa to całkiem sprawnie. Teraz do tyłu. W sumie. Spoko. O, taśma taka jakaś nie w najlepszym stanie. No dobrze, zobaczmy to na innej. Mam jakąś nagrywankę. Będzie trochę Makłowicza. Nie mając pilota, to się nic nie zrobi. No to włóżmy kasetę. I play. Pojawi się co? No, zapaliło się, że dźwięk stereo. Jeszcze raz. Monitor nic nie pokazuje. Play. Może nagram to sobie od razu. Play. O, jest obraz. Jest obraz. Mówice brudne. Nie ma USD. No to zobaczmy podgląd. Głowica ewidentnie do przeczyszczenia. Click play. Jeszcze raz trick play. Wyjąć. No jest git. No to tego na bok. Kiedyś będzie jeszcze drutowany. Dobrze, teraz pora na combo LG V180, VHS i DVD. Jakie my tu środki mamy? Zwykłe Philipsa. Po jednej, po lewej, prawej stronie i trzy z tyłu. Weź tu teraz traf. Ale
data produkcji październik 2006. Jak widać. Klapę na bok. I tak. O, coś tam jest. Ogólnie środek niezakurzony, w ładnym stanie. Jak z paskami, no tu chyba raczej pasków nie ma. Jest wszystko na mechanizmach. I niech tak zostanie. Sprawdźmy, czy w zasilaczu nie ma jakichś uszkodzonych elementów. Wszystko zdaje się być ok. Kondensatory nie są napuchnięte. Rezystory, jak widzę, na razie nie przepalone. Czyli można. No, można. Można się podpinać. Teraz powinno to lepiej wyglądać. No dobrze, no to jak widać, środek czysty, schludny, zadbany, to można się podłączać. I uwaga, moment prawdy. Ale moment, jeszcze coś. Jeszcze mamy pilot. Stare baterie do wywalenia. Mam tu jakieś nieużywane, mam tu jakieś warty, ale czy będzie to dobre, to nie wiem. Okej. No to moment prawdy. Jest dobrze. Dobra. Oj, mamy hello. Zacznijmy od DVD. Disk. O. I coś się pojawiło. Fajnie. Ale zacznijmy od kasety. Zacznijmy od kasety. I znowu Makowicz wkracza do akcji. O. Okej. Ała. Au. Dobrze, dobrze, dobrze. Ała. Ała, 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 ała. Ała. Baj. Baj, baj, kaseto. Baj, baj, taśmo. Dobrze. Czyli już tutaj zacznijmy od tego, że mechanizm ładowania jest do naprawy. Gdzieś coś się utyka. No nic. Ale pomiętolone. Ok, no to sprawdźmy chociaż czy DVD. Ale tak się w ogóle to nie powinno robić, szczerze powiedziawszy. Głowica nie powinna ruszać sama z siebie. Tak jak na przykład jest w moim combo Samsunga. Zmienimy na DVD. Dobrze. Teraz jakąś płytę. Gdzieś jakaś, którą nagrywałem. No dobra, niech będzie ta. No nic. Gdzie jest
Eject. Ok. To załóżmy ją. DVD. Koniec bezsennych nocy i oglądania sportowych transmisji. Zakończyły się 27 Igrzyska Olimpijskie. Kolejna olimpiada za 4 lata w Atenach. Będą to pierwsze Igrzyska XXI wieku. Być może okażą się jeszcze bardziej pomyślne dla naszej reprezentacji. Sportowcom i kibicom. Wiesz co, to jest dobry ten. O. Co jest? Pozycje. Wyrywanie mnie te prawdy. Oj, fajnie. 4-3. Teraz może być nawet 9. Jakie 9? Jak to jakie 9? 9 mm. Czy mnie tu straszysz? A ty zgasz? Tylko tak zgasz? Jest git. No i fajnie. Ogólnie trzeba będzie w nim naprawić to wciąganie tej kasety. No i fajnie. O naprawie magnetowidów w tym combo to będzie osobny film. Dobrze, no to dzięki za uwagę. Jak na razie to było tyle. Cześć.